To, że jestem poza podium na indywidualnym dystansie na 500 metrów, który jest moim koronnym, to naprawdę nie sprawi, że gdzieś się tutaj załamię, czy będę się gruntownie zastanawiać, co poszło nie tak. Ja wiem, co poszło nie tak, ale ja sobie w 100% ufam, że to, co poszło nie tak, jest jeszcze do naprawy i na pewno mam tutaj wysokie nadzieje, że kolejny okres przygotowań pozwoli mi na to, żeby nad tym popracować i że będzie okej. Okay. Poszłam do przodu, na pewno sumując wszystkie wyniki, które i czasy, które prezentowałam na Pucharach Świata, czy chociażby teraz na Mistrzostwach Europy, pokazują, że ta moja forma jest stabilna, więc tutaj naprawdę są bardzo małe odchylenia od tego, co tak naprawdę zostało wypracowane w lato. No i wydaje mi się, że to powinno cieszyć, bo jest to jakaś wyjściowa do tego, żeby naprawdę popracować nad drobnymi detalami i ta forma może być na najwyższym poziomie. Na pewno jeszcze czeka troszkę pracy. Wydaje mi się, że jeśli wszystko pójdzie dobrze i będziemy trenować w Incel na szybkim lodzie, no to na pewno ta forma pójdzie do przodu, będzie można się już skupić na tym, na czym trzeba i dowieść to do Pekinu.